To banery wyborcze, które można było zauważyć niemal na każdym kroku przed wyborami samorządowymi. Teraz dostaną nowe życie, a także pomogą o życie walczyć tym, którzy walczą na froncie. Wojna się nie kończy, cały czas tutaj ludzie cierpią, żołnierze tak samo, więc postanowiliśmy trochę pomóc żołnierzom. Czasami coś na szybko trzeba zbudować, czasami trzeba poprawić dach po ostrzałach, więc rzeczywiście tego typu banery na taką szybką akcję zabezpieczającą, czy dla ludności, czy dla żołnierzy przed warunkami atmosferycznymi, zawsze się przydają, bo zawsze wiadomo, że coś na tej wojnie jest potrzebne. Co więcej, akcja ma nie tylko pomóc na froncie, ale też lokalnie, jednocząc mieszkańców. Jak mówią sami organizatorzy, zbiórka jest ponad podziałami, bez żadnego szyldu partyjnego. Swoje banery przynieśli dziś przedstawiciele różnych ugrupowań. Każdy jest mile widziany, to nie jest bez żadnego szyldu, bez żadnej opcji. Ktokolwiek chce nam się to przekazać, chce się z nami podzielić dobrem, które będzie mogło pomagać innym, to rzeczywiście my przyjmujemy za każdym razem wszystko, co dostaniemy. A to, co uda się zebrać, przekażą dalej. Pan Marcin w przyszłym tygodniu osobiście pojedzie na Ukrainę, by przekazać m.in. nieaktualne już banery. Organizator akcji zapowiada też, że to nie ostatnie wsparcie dla Ukrainy, jakie planuje. Klaudia Stefens, Puls Dnia.